Cześć, właśnie witam się z Wami w 9 już dniu Vlogmas. Ja teraz będę zbierać się, ja muszę uczesać włosy, ogarnąć jakiś mały makijaż i będziemy jechać po choinkę. Także na pewno Wam pokażę, co tam w Castoramie jest, bo do Castoramie jedziemy. Mamy nadzieję, że znajdziemy albo małą choinkę, albo taką na pniu, tak jak już Wam mówiłam. A potem przyjedziemy do domu i będziemy pewnie ją stroić. Jak widzicie, ja się już ogarnęłam i będziemy jechać. Za chwilkę mąż przyniesie resztę ozdób, ponieważ powinna mieć jeszcze lampki. Nie wiem, czy je powieszę na tej choince, a może gdzieś w mieszkaniu. I powinna mieć jeszcze parę bombek, bo jeszcze parę bym zaczepiła. Musimy zaczepić nasze bombki z kalendarza adwentowego, który był ręcznie robiony. Zobaczcie, i pierwsze serduszko już wisi. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends. Zobaczcie, jak pięknie. Śnieg. Jeszcze pokażę Wam z drugiego pokoju. Ale pięknie, naprawdę. Zobaczcie. Oczywiście Niunia jako mały prezent znowu nam siedzi pięknie pod choinką. I coś ją coraz bardziej interesują te bombki, a szczególnie brokat, który spada. Dlatego już nie mogę się doczekać, aż dzisiaj przyjdzie nam ten odkurzacz i będę mogła go puścić i nie będzie już tyle tych pozostałości choinki, już nie będę musiała się bać, że mała coś połknie. No a teraz zobaczcie. Jeszcze zobaczcie, na kanapę położyłam taki świąteczny koc, żeby trochę bardziej się nastroić świątecznie. I mamy tu numer 10. I mamy dzwoneczek. Zaraz zaczepimy go na choinkę. Zobaczcie, zmieniłam trochę aranżację i jest teraz bieżnik w kratę. Także tak tam się na dworze dzieje. Ale nasypało. Pięknie. Już marzę o tym, żeby iść na spacerek. Cudownie. Oficjalnie nie zza kamery. Witam się z Wami już w 10 dniu Vlogmas. Już otworzyliśmy kalendarze. Trzeba jeszcze zapalić choinkę, ponieważ codziennie będę ją teraz zapalać, żeby wprowadzała nastrój. Ktoś mi się tam właśnie wróciłam, udało mi się jeszcze uśpić, więc może jeszcze przynajmniej 10 minut pośpi
I później prawdopodobnie będziemy zbierać się na spacerek. Mówiłam, idziemy zapalić choinkę. Ja tu mam schowany przycisk. O, proszę bardzo. Ja właśnie się ogarnęłam, jak widać. W końcu nie straszę. I w końcu widać w ogóle moje oczy, bo rano to jest jakaś masakra. Nie wiem, czy słychać i pralkę, i młodą. Młoda sobie coś tam opowiada w łóżeczku, a za mną pralka wiruje. Także idziemy do małej zobaczyć, co robi. A ty, potworku, co wyprawiasz? Oddasz tego smoczka? Dziękuję. Jak widać, się bawi. Niedawno wstała. Także się bawi. A my sobie teraz puścimy świąteczny film. Także o północy w Magnolii. Zaczęłam to kiedyś oglądać, ale nie obejrzałam do końca. Oczywiście. Kto mi ucieka? Amelcia. Więc nie wiem, ile uda mi się obejrzeć z tym małym potworkiem, który... O, proszę bardzo. Jak ucieka. O, wraca, bo zauważyła telefon. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good.